Będziesz mnie dzisiaj śmietaną smarował. Śmietaną? Śmietaną. Dobra. Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu. Miejscowość Przysucha. W lewo Przysucha, w prawo Końskie. Zalew Topornia. To jest plaża. Orlik. Fajne miejsce dla młodzieży. A tu jest taki główny deptak jakby, tak? Tutaj mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc, wiecie? Spokojnie. Tak jakoś spokojnie tutaj niż w Sielpi. Wakacje pod palmami. Bahama. Dobrze, że nie na Bali. No na Bali wszystko przed nami. Dobrze, że nie w Bali. Kasper będzie sprawdzał, czy woda jest mokra w zalewie. Mokra i ciepła. A tutaj jest taka bardziej przezroczysta woda. No na brzegu to zawsze jest przezroczysta. Jest podobna jak w Sielpi. Ale jest okej. Okay. Dobra, jak już tu jesteśmy, to tradycyjnie jakieś ceny sprawdzimy, nie? Dobrze. Co? No tego nie. To nie jest raj dla dzieci? To nie jest raj dla dzieci? Tylko... A gdzie jest raj dla ciebie? No ale tutaj to jest połączenie z tym budynkiem, to jest tylko do tego budynku. Nie. A tutaj jest raj dla mnie. Tamte te. Boksery inne. Ale ty rzuciłaś tę kasę? Nie. Znalazła za tym, sobie grają, nie? Mała cebula rośnie. Szczypiorek ci. Ojejku. Rowerki wodne do wypożyczenia. 40 zł za godzinę. Gdzie to? Czyli to jest plaża taka ogólnodostępna, a tutaj jest brama i ośrodek wypoczynkowy Krokodyl. Tu już jest wstęp teren prywatny i tam jest dalej plaża, co widzieliśmy. Widać tam? No było widać z tamtej strony. Czyli za tym płotem już jest plaża jakby należąca do tego ośrodka, no nie? Widać. Bardziej spokojne miejsce. Myślałem, że tamta plaża to też jest... Ale to nie porównuj, znaczy tak, jeśli chodzi o te wszystkie stragany, nie? O te pierdoły chińskie i to wszystko inne maskotki, no to tu jest spokojnie, tak? Tu po prostu wychodzi stricte odpocząć, woda, plaża i co ci więcej do szczęścia. No i tak naprawdę jeden bar tak naprawdę tam jest tylko taki, nie? No i wystarczy, no po co ci więcej? No dobra, to idziemy dalej. Małuśka palemki pije, proszę bardzo. Ma lepszy tron niż tamto? Tak. Teraz Kasper palemki pije. Water w palemce smakuje dużo lepiej niż granita. No i nie można wyrzucać tej butelki, bo ona 3 zł kosztowała. Tak, także myjemy w zmywarce i do oporu. Nad morze zabieracie i będziecie sobie przelewać granitę zwykłą. Tak wyrwałaś tu? Nie, po prostu możesz już nie. O, widzicie? Nie, dzieci wyrwałaś się mi. Nie jest zawsze kolorowo. Tu jeszcze jest ośrodek wypoczynkowy Marysieńka. Macie tu numer telefonu, maila. Okej, okay, odeszliśmy od tego zalewu, tam jest zalew. Proszę. Idziemy tutaj w górę, tą główną ulicą. I tak, tutaj po lewej jest jakiś ośrodek wczasowy, kemping, pole namiotowe. I tutaj też jest jakiś bar. Zobaczymy, podejdziemy bliżej do tego baru. No, to jest taki bar, taki o western, jakiś country, w stylu western. No dobra, nie będziemy tam wchodzić, nie? Tak się prezentuje ten zalew. Plaża ogólnodostępna, a tam chyba ta ze środka czasowego. Jak się mylę, to mnie poprawcie, bo może się nie znam. Ale tak wygląda, no bo jest tam za ogrodzeniem, więc tam był wstęp zbrojony. O, tam jest jeszcze jakiś bar na tym. No właśnie tak spojrzałam, ale to byłoby bez sensu, żeby tylko, wiesz, osoby z ośrodka miały dostęp do baru, no bo to sobie zamyka jakby możliwość zarobku, no tak. Nie? Co, chcesz tam iść jeszcze raz? Nie, no
myśli pokazaliśmy, to w takiej formie. No to tam jeszcze jakiś bar jest, tak. Także napiszcie, czy to właśnie krokodyl można normalnie tam. Czy to jest tylko plaża dla tego ośrodka krokodyl, czy ogólnodostępna? Napiszcie. Dokładnie. Będzie miło. Prawda, Małuśka? Ale normalnie twój blask mnie oślepia. Aż się zjarałaś? No. Będziesz mnie dzisiaj śmietaną smarował. Śmietaną? Śmietaną. Dobra, narobię śmietany, to cię wysmaruję. Czemu? Bo śmietana dobrze ściąga opaleniznę. Okej, okay, zalew Topornia obejrzany. Przyszliśmy obok plaży. Przysucha, zalew Topornia. Żegnamy się stąd. Do zobaczenia. Dzięki, że oglądaliście. Łapeczki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Buziaczki. Buziaczka dla Mamuśki. Bajo. Bajo. O, Kasper, jeszcze miałeś coś powiedzieć. O, Kasper, właśnie, no. Do widzów? Tak, lubisz to mówić. Widzowie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, bo 90% ludzi ogląda, a nie subskrybuje.